No co tam? Cześć! Tu Mitch Wadwajza i drugi odcinek serii Co tam zaczyna się w tym momencie. Puh! Hey, yeah, I wanna shoot. Byłem na Deadpoolu i muszę wam powiedzieć, że był to świetny, zajebisty film. Wielkanoc miałem okazję sobie pojechać do Krakowa na święta do rodziny i przy okazji miałem możliwość, więc poszedłem sobie do kina na Deadpoola, bo kina były od 15 otwarte w Wielkanoc, więc miałem możliwość sobie tam pójść i oglądnąć ten naprawdę chwalony przez wiele osób film. Nie zawiodłem się, było naprawdę świetnie. Żarty Deadpoola, ten jego origin story, mimo iż samą postacią komiksową wcześniej się nie interesowałem, to naprawdę podobało mi się to przedstawienie tej postaci, jak ona tutaj wygląda, jak została zagrana. Naprawdę ten Ryan Reynolds wcielający się w Deadpoola naprawdę wykonał kawał świetnej roboty. Także polecam wszystkim, film się naprawdę świetnie ogląda i nawet lepiej, jeśli wcześniej się tym filmem nie interesowaliście, nie oglądaliście trailerów, bo ja obejrzałem chyba wszystkie trailery, jakie były dostępne w sieci. Naprawdę część żartów sobie zaspoilowałem i już się niestety ich spodziewałem, a nie była to dobra sprawa przy tym filmie. Ten film najlepiej się ogląda na czysto bez oglądania wcześniejszego trailerów, bo wtedy te żarty najbardziej zaskakują, a mnie niestety nie zaskoczyły. Smuteczek. Marcus Vinicius, syn twojej siostry, panie, przybyły z Azji Mniejszej, przyszedł cię odwiedzić. Niestety musiałem oglądać też drugi film, jaki tutaj umieściłem, bo w sumie nie miałem nic więcej do umieszczenia tutaj, a mianowicie jest to film Quo Vadis, który niestety musiałem oglądać, bo oczywiście lektury, której w tym momencie nie mam pod ręką, nie chciało mi się czytać, dlatego oglądnąłem sobie film. W sumie nie był taki zły, jak myślałem, że będzie, ale też nie był jakoś świetny. Zaskakująco był dobry jak na polski film, bo jest to film polski właśnie, tam występuje m.in. Bogusław Linda i naprawdę jak na polski film to naprawdę fajny. I podobno jest dosyć adekwatny do tego, co się w książce wydarzyło, skoro tam część faktów pójmie, ale jest w miarę adekwatny, dlatego jeśli komuś się, tak jak mi, nie chce czytać lektury, to wystarczy w miarę sobie oglądać film już w miarę, nie tak dosyć szczegółowo, ale mniej więcej się ogarnia, o co w tej książce chodziło i takie główne wątki, główne rzeczy są w miarę dobrze oddane w tym filmie. My home was beautiful, but a shadow fell across the land. I was forced to run, but now I've returned. Z gier tak właściwie jedną grą, którą grałem zanim jeszcze zacząłem grać w Rocket League i Tear Away, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Jeszcze kupiłem sobie tam na promocji wielkanocnej gierkę, która nazywa się Assassin's Creed Chronicles China. Jest to gra, która dobitnie mi udowodniła, że skradanki to nie mój typ gier, bo liczyłem na takie pomieszanie platformówki i trochę skradanki, to dostałem, aczkolwiek w zdecydowanie innych proporcjach niż się spodziewałem, że dostanę, ale co prawda ostatnio nie grałem zbytnio dużo właśnie w China, ale postaram się w miarę niedługo ograć grę tą i zrecenzować. Usłyszałem, że nie jest ona jakoś długa, na 5-6 godzin, bo to w końcu spin-off, więc też jakiś szczególnie długi być nie musi. Zwłaszcza taki niskobudżetowy. Też mnie do tej gry przyciągnął dosyć przyjemny styl graficzny i tego akurat China nie da się zarzucić, że jest brzydkie, bo jest naprawdę fajne w swoim stylu graficznym. Jeśli ktoś lubi tego typu styl, to naprawdę jest to kawał porządnej roboty od strony grafiki. Może animacje są takie średnie i ogólnie całość dałoby się trochę bardziej wyszliwować przy większym budżecie, ale ogólnie jest naprawdę, naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o muzykę, to Wiedźmin 3.
Otóż ja mam taki problem, że jeśli chodzi o muzykę, którą z reguły słucham, to jest to elektronika, którą zresztą często słyszycie w tle moich materiałów, tylko jest to muzyka dosyć monotonna, wiele utworów średnio różni się od siebie, a tutaj postaram się wam polecać właśnie takie rzeczy, które trochę się wybijają z tego mojego regularnego rytmu house'a elektroniki. I będę wam pokazywać właśnie różne tego typu rzeczy, jak soundtracki, czy jakieś albumy, które mnie zaskoczyły, bo myślałem, że w ogóle do mnie nie trafią. I właśnie soundtrack z Wiedźmina jest jednym z tego typu zaskoczeń. Co prawda, może nie wszystkie utwory nadają się jakoś super do słuchania takiego poza grą, bo wiele jest takich tylko ambientów, żeby się wpasować w klimaty gry, w to, co się dzieje na ekranie, ale mimo tego naprawdę fajnie się tego słucha. Zresztą kto grał w Wiedźmina, oglądał jakieś materiały, trailery, to na pewno ta muzyka, która jest na tej płycie, ubiła mu się o uszy. Jak ktoś ma Wiedźmina, to ma tą płytkę, dlatego jeśli ktoś z was ma Wiedźmina, jeszcze tej płytki nie ruszył, to możecie ją wrzucać w swoje komputery, odtwarzacze w samochodzie, czy zwykłe, jeśli ktoś jeszcze ma odtwarzacz CD, bo ja już w zasadzie od dosyć dawna nie mam, poza tym, który jest w samochodzie rodziców, ale tą płytkę naprawdę polecam do słuchania, jeśli ktoś ma. Nie, no dobra, na serio, to jest płytka, która po prostu była wcześniej w samochodzie, za nią podłożyliśmy Wiedźmina, więc Wiedźmin soundtrack z Wiedźmina jest w samochodzie, a tutaj mam jakąś inną płytkę. No i na koniec, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Chotoma, to chciałem wam polecić taką gierkę, którą już polecałem w ostatnim odcinku, ale się obraz nie nagrał, więc nie miałem tam nic do podstawienia, więc teraz wam to powiem. A mianowicie, jeśli macie kiedyś jakieś zastępstwo, na którym nic nie robicie w szkole, albo przyjechali na przykład do was kuzyni, albo jacyś znajomi dostępu do internetu nie macie, do komputera, odcięli wam prąd na przykład, to weźcie sobie kilka książek, jakie gdzieś macie, bo na pewno macie dla szpanu, żeby przyszpanować, jacy wy to tacy inteligentni, że książki macie, one tylko tam się kurzą, więc żeby się nie kurzyły, weźcie kilka z tej półki, niech każdy, na przykład tam jak są trzy osoby, to każda osoba bierze po jednej książce i otwieracie losową stronę, wybieracie losowe zdanie i mówi każda osoba po kolei, pierwsza, druga, trzecia, każde losowe zdanie z losowej strony, z losowej książki i w ten sposób wam się układa historyjka. Może w opisie brzmi to trochę chaotycznie i niezbyt zabawnie, ale jak już się zacznie to uskuteczniać, to wtedy wychodzi z tego naprawdę bardzo fajna zabawa. Można się z tego dosyć mocno pośmiać, czego ja doświadczyłem na własnej skórze, bo raz u babci z kuzynami w to graliśmy, naprawdę śmiechu było co niemiara. No i to tyle, nie było tego dużo, może jak mi się uda, albo w następnym odcinku, albo jeszcze kolejnym, pójdę sobie na Zwierzogród, bo u nas w kinie będzie dopiero za jakiś czas, tam po 1 kwietnia, czyli za kilka dni ma być, w zasadzie wersja 3D wchodzi jutro, 1 kwietnia, a wersja 2D bodajże 4 albo 5, coś koło tego, więc pewnie o Zwierzogrodzie moje wrażenia z tego filmu powiem, takie bardzo skrócone właśnie w następnym odcinku, plus jeszcze coś tam pewnie się oglądnie. A na razie to tyle, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, Facey, Twittery, Instagramy, Snapchaty, przy czym z Instagrama i Snapchata ostatnio nie korzystam, ale będę, więc możecie mnie followować, bo na razie mam dostępny telefon przez dosyć długi czas, ale niedługo będę mieć nowy i zacznę z tego korzystać. A tego tyle, pitolenia już wystarczająco było na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo, może w jakiejś recenzji, ale to jeszcze zobaczę. Cześć.